W nocy z poniedziałku na wtorek media na całym świecie obiegła informacja o śmierci Angusa Clouda. Były menadżer i łowca talentów twierdził w usuniętej już serii wpisów na portalu X, czyli dawnym Twitterze, że 25-letni aktor miał zmagać się z uzależnieniem. Angus Cloud był wschodzącą gwiazdą kina. Na ekranie zasłynął z roli dealera Fesco w Euforii Sama Levinsona, momentalnie stając się ulubieńcem widzów. Co ciekawe, w kontrowersyjnym serialu młodzieżowym HBO obsadzono go po tym, jak dostrzeżono go na ulicy w Nowym Jorku. W oświadczeniu opublikowanym na łamach portalu stacji CNN rodzina aktora poinformowała o jego śmierci. Z ciężkim sercem musieliśmy pożegnać dziś niesamowitego człowieka. Jako artysta, przyjaciel, brat i syn, Angus był dla nas wszystkich wyjątkowy pod wieloma względami, mogliśmy przeczytać. W komunikacie podkreślono również, że Cloud pochował niedawno swojego ojca. Jedynym pocieszeniem, jakie mamy, jest świadomość, że Angus ponownie spotka się ze swoim tatą, który był jego najlepszym przyjacielem. Angus był otwarty na temat swojej walki ze zdrowiem psychicznym i mamy nadzieję, że jego odejście będzie przypomnieniem dla innych, że nie są sami, dodano. Przypomnijmy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek, czasu polskiego, do posiadłości Clouda w Oakland zostali wezwani ratownicy. Departament Policji w Oakland i Biuro Koronera Hrabstwa Alameda oznajmiło, że prowadzi śledztwo w sprawie zgonu młodego gwiazdora. Przyczyny jego śmierci nie są na ten moment znane.